Dzień dobry wszystkim. Będą różne kategorie. Alkohole, lektury szkolne i polskie komedie. Dobra, tak więc już Was mogę zaprosić do pierwszego quizu. Alkohole naszykowane. Pytanko pierwsze. Czego wytwarza się rum? Piraci mieli dostęp, słuchajcie, do tego, z czego robić alkohol, do trzcina cukrowa i jechali z koksem, ładowali na statki i tam się bawili. Z pytaniem drugim. Drugie pytanko. Który rodzaj piwa jest najciemniejszy? Słuchajcie, to chyba kategoria niezbyt dobra, jeżeli chodzi o... dla Polaków, to chyba każdy będzie znał odpowiedzi. Chodzi o porter, oczywiście, ten taki najciemniejszy z gatunków tych piwa. Trójeczka. Z czego tworzy się gin? Taki rodzaj alkoholu. Większość jak najbardziej wiedziała. Z owoców jałowca. Przedostatnie pytanie. Jakiego koloru jest syrop grenadina dodawany do drinków? Czerwonego. Ostatnie pytanie. Wzór chemiczny etanolu, czyli tego alkoholu, naprawdę. C2H6O, to jest ten etanol. Peace Gamer, czyli Krystian wygrywa kategorię pierwszą. No to lektury szkolne. Bohaterem której lektury jest Bohun? Ta kategoria może być trudna. To jest oczywiście Ogniem i Mieczem. Mam Ogniem i Mieczem. Okejo. Krzyżacy nie. Drugie pytanko. Teraz chciałbym Was zapytać się, bohaterem której lektury jest Papkin? Chodziło o zemstę, oczywiście. Zemsta. Mega, to widzę, że jesteście wyedukowani i to ostro. Czy tam się tutaj cokolwiek zmieni w naszej skali? No, trochę się pomiesza. Ola wyskakuje na drugie miejsce, a Quiz Gamer prowadzi. Szklane domy są motywem której książce? Chodziło oczywiście o przedwiośnie. Co nam tutaj się pozmienia? No na pewno Johnny i Olek i Tadeusz wyskoczyli do przodu. Bohaterem której lektury jest Ursus? No bo te ciągniki są od Ursusa, a to jest oczywiście z Quo Vadis. Kto tutaj to wiedział? Jest Quiz Gamer, Ola, Bartek, Johnny, Neon, Absolut i Arek. Arek wskoczył wyżej troszeczkę, a poza tym chyba nic się nie zmienia. Z ostatnim już pytaniem, więc... Bohaterami lektury Kamienie na szaniec są Zośka Rudy i Alek. Alek pięknie. Ile odpowiedzi? 5 aż. Niestety, słuchajcie, takie są zasady gry, że Quiz Gamer wygrywa drugi raz z kolejną kategorią polskie komedie. Ale to sop! Hej, halo! No, Fred Siara! To jest też przyjaciel Fred! Tam było, to jest przyjaciel Fred i tak dalej. Jak ten przyjaciel ma na imię, ten co tam stał z boku? Lipski, Wąski, Silnoręki czy Killer? Ja to wie, że to chodziło o Wąskiego. Sprawdzimy tutaj kto wcisnął. Jest Ania, jest Johnny, jest Bolololo, Bodek, Bartek, Arek, Olek, Ola i Neon Alien również. No, to mówcie. Imię, nazwisko, zawód. Nazywam się Jerzy Killer i zawód jestem... Ty się nazywasz Killer i masz ksywę Killer i jesteś Killer. No właśnie, kim z zawodu jest Jerzy Killer? Dobra. Tego listonosza specjalnie tutaj podrzuciłem, bo to był fragment chyba z drugiej części, gdzie on tam był za jakiegoś kuriera przebrany, ale tutaj chodziło o tego, ten jego taki zawód taksówkarz, nie? To z tej pierwszej, z pierwszej części Killera. Tutaj to wiedział, jest Ania, jest Johnny, Bartek, Arek, Neon i Quizge. O, Krystian powrócił. Kto na prowadzeniu? Bartek? Nie, Ania. Pięknie. Teraz lodówki. Jeszcze się nie zawroziła. Taką wypija. Dawaj, mówię. No nie lubię ciepłej wódki. To puszczę za wrażarkę, to będziesz pił zmrożoną, zajebę. Ta? Człowiek zarabia tylko w dni powszednie, a traci cały tydzień. Tak mówi pismo. Chyba od komornika. Żeby tak się stało, żebym nie musiał ciepłej pić. Już klejecie? Kto powiedział fajrant? No kto powiedział fajrant? A co? Umarł ktoś? Umarł ktoś, kto umarł i tu jest... Umarł szef, umarł gość, umarł król, czy umarł klient? Gra to wie. Umarł klient. No, klient umarł. Bartek, Arek, Johnny, Neon, Bodek, Olek i Ola. I o każdy po tysiaku tutaj za to pytanko. Bartka nam naprzód wyciągnęło, potem jest Arek, Johnny i Neon. Skoro jesteśmy w komplecie, to może przejdźmy do rzeczy.
Urządziłeś sobie fajerwerki w moim lokalu. Stał na moim terenie. A od kiedy to jest twój teren? Od teraz. Ramzes, dziwne rzeczy się o tobie słyszy. Podobno się za studia wziąłeś. Piszę pracę doktorską. Z jakiego kierunku piszę? Co studiuje Ramzes właśnie z tego filmu? Zaraz będziecie mieli odpowiedzi, chociaż może już u siebie widzicie. Studiuje fizykę, filozofię, finanse czy francuski? Fizykę, filozofię, brawo. Chodzi o filozofię. To tutaj wiedział, to jest Arek, jest Bartek, Johnny, Neon, Bodek, Ania, Ola i Quiz Gamer. Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę. Daj mi tego głąba. Jutro o 8 przyjedzie do ciebie dwóch facetów z... Przywiozą dla mnie szmal. Jaki szmal? Nieważne. Skąd ci goście przyjadą z tego filmu? Skąd mają przyjechać goście tamtej kwestii? Czy to będzie z Wybrzeża, z Warszawy, z Krakowa czy z Nadmorza? O, mamy rozwalone z Wybrzeża. Goście z Wybrzeża. O, Neon drugie miejsce, ale jednak to Bartek, słuchajcie, wygrywa. Jedynka i trójka. Dobra, Krystian jedynka i trójka, a dla Bartka dwójeczka i Krystian dla ciebie jedynka. Siódemka, okej, okay, bo tak jak widzicie, mamy 24 subskrybentów, więc 24 złote będzie w puli. I tak będziemy grać. Ile osób się będzie pojawiało, w sensie, jakby również was o to proszę, żebyście polecali to dalej, żeby po prostu więcej osób brało udział w naszej zabawie, wtedy też pula nagród będzie większa. Pod jedynką jest 7 zł, pod trójeczką jest również 7 zł, a Bartek dla ciebie dycha. Dobra? Dobra. Dzięki wam śliczne, udanej niedzieli i do zobaczenia w czwartek. Jeżeli chcecie wziąć udział w grze z nagrodami, to pamiętajcie o wpłaceniu wpisowego, nie? Więc zawsze tam pod linkiem wam zostawię albo w linku przed kolejnym quizem. Dobra, dzięki śliczne, trzymajcie się, na razie i hej!